Po pierwszych trzech minutach spotkania w hali AWF-u przy Paderewskiego pachniało sensacją. Będące bez zwycięstwa w lidze poznanianki prowadziły z mistrzyniami kraju 10-2. Korzystnego wyniku dla Ślązy doczekaliśmy się dopiero na 2 minuty przed końcem inauguracyjnej odsłony. Po pierwszej kwarcie AZS przegrywał tylko 20-21. W drugiej Śląza zagrała zdecydowanie lepiej w obronie. Oglądaliśmy dużo podwojeń, a drużyna gospodarzy przez 6 minut nie straciła punktów z gry i prowadziła 31-24. Niemoc poznanianek przełamała dopiero Jasmine Davis. Był to jedyny celny rzut gości w tej części meczu. Wynik jednak ciągle był na styku. 35-30 dla Ślązy. Po przerwie poznański zespół potrzebował nieco ponad 2 minut, żeby doprowadzić do remisu. Marisa Kastanek nie pozwoliła jednak rywalkom wejść na prowadzenie, trafiając pół dystansu. W kolejnej akcji skuteczną trójką popisała się Karina Szybała i znów obie drużyny dzieliło 5 punktów. Wrocławianki dominowały i po 30 minutach prowadziły 52-40. Ostatnią część meczu Śląza rozpoczęła od 2 trafień Klaudii Sosnowskiej i przez resztę spotkania trzymała już rywalki na dystansie. Trener Arkadiusz Rusin dał pograć niemal wszystkim zawodniczkom, jednocześnie dając sporo odpoczynku 3 najważniejszym koszykarkom. Agnieszka Kaczmarczyk grała 16, Czarni Zol 15, a Courtney Treffers 13 minut. Śląsk rozpoczął kapitalnie, po niespełna 3 pierwszych minutach prowadził 9-0. Gospodarze pierwsze punkty zdobyli z linii rzutów wolnych w 4 minucie rywalizacji. Mimo tak fatalnego początku podopieczni Roberta Kościuka byli w stanie walczyć niezwykle dzielnie. Na 3 minuty i 44 sekundy przed końcem kwarty przegrywali tylko 10-11. Finisz należał do Śląska. Faworyt prowadził po 10 minutach 22-16. Druga kwarta rozpoczęła się lepiej dla gości. Podopieczni Tomasza Jankowskiego szybko zdobyli 10-punktową przewagę. Gimbasket jednak nie zamierzał się poddać. Gonił i w końcu doszedł przeciwnika. Rzut Luki Małachowa na niespełna 4 minuty przed końcem drugiej połowy dał gospodarzom kontakt. Gimbasket przegrywał 1 punktem. Ostatecznie po 20 minutach było 40-38 dla Śląska. Po przerwie po 2 wolnych Macieja Kościuka gospodarze nawet objęli prowadzenie 45-44. Chwilę później było 48-46 dla Gimbasketu, ale od tego momentu Śląsk uszczelnił obronę i zaczął świetną serię w ataku. Gimbasket zdobył do końca kwarty już tylko 5 punktów. Śląsk 3 razy tyle i przed ostatnią odsłoną prowadził 61-53. Ostatnie 10 minut to już dominacja przyjezdnych w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. Ostatecznie Śląsk wygrywa 91-70. Najlepszy wśród gospodarzy był zdobywca 19 punktów Maciej Kościuk. Liderem Śląska był Tomasz Żeleźniak. Rzuca 23 oczka. Już po 3 minutach i nieco ponad 30 sekundach było wiadomo, że gospodarze nie powinni mieć większych trudności, by zainkasować kolejny komplet punktów. Grali z polotem, doskonale w obronie i bardzo dobrze także w ataku. Objęli prowadzenie 13-0, nie pozostawiając rywalom złudzeń, kto jest lepszy. 9 z tych 13 punktów zdobył Kamil Fiedukiewicz, który trafił jak natchniony za linii 6,75. WKK utrzymał dobre tempo gry do stanu 20-7. W końcówce kwarty pozwolił akademikom na zdecydowanie za dużo. Goście zdobyli 10 punktów z rzędu i dzięki tej serii po 10 minutach przegrywali tylko 20-22. Początek drugiej kwarty dla WKK był fatalny. Zespół Tomasza Niedbalskiego tracił punkt za punktem i przegrywał 23-29. Jak szybko wrocławianie stracili prowadzenie, tak szybko je odzyskali. Na 125 sekund przed końcem pierwszej połowy wrocławianie prowadzili już 41-31. 10 oczek więcej ekipa z Wrocławia miała też do przerwy. W trzeciej odsłonie sporo walki kosz za kosz. Końcówka należała do faworyta, który trzymał rywala na odpowiednim dystansie. Serię Fiedukiewicza, wsparcie kolegów i trójka na koniec kwarty bohatera dnia spowodowało, że po 3/4 meczu gospodarze już mogli być raczej pewnie wygrani. Prowadzili po 30 minutach 68-50. AZS walczył dzielnie w 4/4. To trzeba im oddać. Mimo wysokiego prowadzenia WKK w meczu jeszcze przez moment zrobiło się nerwowo. Gracze z Częstochowy na 66 sekund przed końcem zmniejszyli straty do 6 punktów. Finisz WKK był jednak skuteczny. Do zwycięstwa wrocławian poprowadził zdobywca 26 punktów Kamil Fiedukiewicz. I wrocławianie są pewni siebie, choć doceniają przeciwnika. Dawid Kareciński zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale za wszelką cenę on i jego koledzy będą chcieli zainkasować komplet punktów. Jutro walczymy, można powiedzieć, z dobrą drużyną, Budowlani Łódź. Ale jesteśmy naprawdę, jeśli chodzi o naszą drużynę, to jesteśmy naprawdę zmotywowani, żeby ten mecz wygrać, ponieważ mamy naprawdę mocną drużynę, składającą się naprawdę z bardzo dobrych zawodników, medalistów olimpijskich oraz mistrzostw Europy i świata. No i co, jesteśmy dobrej myśli i jedziemy po zwycięstwo. Budowlani Łódź mają na koncie wygraną i porażkę. To rywal, który zbudował przed sezonem mocną ekipę. Mocne mają na pewno dziewczyny, jak i styl wolny. Natomiast my się wzmocniliśmy tutaj i dziewczynami, i stylem wolnym. Mamy jeszcze też jedną niespodziankę, która mam nadzieję, że dojdzie do skutku.
I tutaj będzie mocny pojedynek, naprawdę. Mocne pojedynki będą zarówno w kobietach, jak i w stylu wolnym i klasycznym. Zespół z Wrocławia doskonale rozpoczął sezon. Ekipa AZ Supra Brokers wygrała 2 spotkania. Humory, więc wszystkim w drużynie dopisują. Atmosfera w drużynie bardzo dobra, trzymamy się razem, jesteśmy zmotywowani do zwycięstwa. Tak jak mówiłem przed chwilą, mamy bardzo mocną drużynę i lecimy po zwycięstwo. Jesteśmy po 2 meczach wygranych, także do 3 się szykujemy na jutro. Myślę, że jesteśmy tak naładowani tymi 2 zwycięstwami, że te 3 to już taką falą pójdzie. Listopad to dla zapaśników z Wrocławia bardzo pracowity okres. Jesteśmy na to gotowi, mówią zawodnicy AZ Supra Brokers. W tym miesiącu prawdopodobnie tak, 3 spotkania. Druga grupa rewanżowa to jest. No i myślimy, że będzie okej. 3 mecze z rzędu, jest to jakieś tam obciążenie i psychiczne, i fizyczne dla zawodników. Natomiast nasi zawodnicy są do tego przyzwyczajeni i gotowi. Zapaśnicy z Wrocławia, do zobaczenia w naszym mieście już 14 listopada. Na razie jednak trzymamy kciuki za udany występ w Łodzi.